Siemanko, z tej strony Winy Live, ze mną jest Kuba Lasik. Siema, siema, witam, cześć wszystkim. No nie było cię trochę, wracasz. No ten rok, początek dobrze się zapowiada. Wiem, że w poprzednim roku miałeś dużo problemów, nie dość, że finansowych, to też zdrowotnych. Co się działo? No tamten rok to był ciężki rok, nie powiem, ale odeszłem z tego świata tak na rok. Zrobiłem sobie przerwę, zamknąłem się na sali treningowej. No i co? No i teraz będę się w końcu bił w płaszczyźnie, w której czuję się dobrze, czyli w boksie. Rozumiem, ale jeszcze wracając do czasu ubiegłego, co się działo, że miałeś jakieś, byłeś na pogotowiu, jakieś zatrucie, coś z odebraniem życia? Wiesz co, był bardzo duży hejt po walce z Łukaszem. Wiem, że teraz już nie wziąłbym tak walki bez przygotowania, bo to nie na tym rzecz polega. Trzeba się przygotowywać, a nie wychodzić sobie tylko, żeby sobie wyjść. No dostałem taki hejt, że no ludzie mi grozili, że przyjadą pod dom, że mnie zajebią, że po prostu... Ale za co ten hejt był? No za to, że jak się zaprezentowałem, że rzuciłem się na Łukasza, że byłem pewny siebie, za bardzo pewny siebie, a później, no co, no oczywiście dałem dupy wtedy w tej budce telefonicznej, no ale teraz będzie inaczej, teraz wychodzę z chłodną głową, z mocnym narożnikiem, jestem przygotowany, w końcu się biję w boksie, gdzie tak naprawdę trenuję tylko boks. Ja MMA czy tam K1 to w ogóle praktycznie nie trenowałem. W boksie czuję się dobrze, bo mam długie ręce, więc myślę, że damy fajną walkę. I myślę, że ta walka może się nawet... Ta walka raczej nie skończy się przed czasem. To się raczej skończy na punkty, ale myślę, że to wygram. Okej. Okay. Dziewczyna cały czas tam była, czy...? Tak, tak. Znaczy cały czas jest ze mną. Tam wiadomo, były jakieś małe zniechadzki, ale no to jak to w każdym związku jesteśmy zaręczeni. No i jest dobrze i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Rozumiem, w porządku. Kto jest twoim przeciwnikiem? Łukasz Magikal. I co, nie uważasz, że on nie jest zbyt trudnym zawodnikiem? Z tego względu, że on podobno w stójce bardzo dobrze sobie radzi. On wydaje się, że jest w stójce dobry, ale przy walce z ciosem też był pewny. Tak wielkiego zgrywał bohatera. A Adrian... Tamta walka była w MMA, nie? No, ale tutaj będzie walka w boksie, w płaszczyźnie, w której trenuję. Moi trenerzy twierdzą, że jestem w stanie tą wygrać, jeśli mi głowę dobrze poukładają. No i co, no myślę, że damy dobre widowisko, myślę, że Łukasz może mieć 0-2 po tej walce. A jak jeśli chodzi o wagę, to on jest od ciebie cięższy o ile? Z tego co wiem, to waży 79, a waży 77, więc waga jest podobna. A wygląda, że jest cięższy, kurczę. No, napompować się gównem to ja też potrafię. No dobra, a jak uważasz, jeśli już do tej walki dojdzie, bo na pewno dojdzie w boksie, to kto sobie lepiej poradzi? Jeśli chodzi o kondycję. Tutaj będzie ważne tak naprawdę ile pierwsze dwie minuty, jeżeli on, bo ja jestem przekonany, że on po dwóch minutach już po prostu pęknie i nie będzie miał kondycji, bo nie wygląda na osobę, która trenuje, sam się sprzedał, że w ogóle nie trenuje, więc myślę, że kondycyjnie go zjem. Rozumiem. A ty palisz papierosy? Nie, teraz nie. Nic nie palisz? Nie, ani nie palę, ani nie ćpam. Alkoholu w tamtym roku 4 razy wziąłem. A jak dużo trenujesz? Jak często? Ile tygodniowo? No, ogólnie trenowałem sobie tak, że chodziłem sobie 2 razy w tygodniu na treningi, no a teraz już codziennie sobie będę robił. Rozumiem. To wywołacie ktoś ma na wywiad. No, Lizak. Dobra, słuchaj, jeszcze to jest pierwsza konferencja, tam jeszcze miałeś jakiś mały, nie wiem, konflikt z tym Jurkiem, tak? Jak on? Dajcie spokój, jak on się nazywa? Ja nie wiem, Jówko, ja nie wiem skąd oni go kurwa wzięli, człowiek kurwa, nie wiem, ja go dzisiaj pierwszy raz zobaczyłem, ja nie wiem skąd on jest, jeszcze kurwa, mówią, że to jest mój kurwa tata, no nie chciałbym mieć takiego kurwa tatę. To nie jest twój ojciec? Nie, no co ty, no zwariowałeś chłopie, nie? No pytam, no ale szczerze nie jest, na pewno. Nie. No dobra. No dobra, dzięki ci za dzięki bardzo. Powodzenia. Dzięki. Trzyma.